kalendarzu pierwszy dzień czerwca. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na prognozę pogody. Na takie dni jak dziś czekaliśmy wiele miesięcy. Za oknami pojawiło się bardzo dużo słońca i dosyć wysokie temperatury. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach mogliśmy zobaczyć 23 stopnie w Częstochowie i Katowicach, 22 w Bielsku-Białej. Najbliższa noc czeka nas równie pogodna. Na niebie zachmurzenie od małego do umiarkowanego, bez opadów deszczu. 10 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum, w Raciborzu 10 stopni, odrobinę więcej 11 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 10 i tyle samo w Bielsku-Białej i w Żywcu. Jutro na północy województwa poranek powita nas słonecznie i taka aura towarzyszyć nam będzie do końca dnia. Na termometrach 19 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum także na brak słońca nie będziemy mogli narzekać. Na niebie chwilami zachmurzenie od małego do umiarkowanego. 20 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu województwa bez opadów deszczu, chwilami zachmurzenie umiarkowane. 20 stopni w Żywcu, Bielsku-Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 985 hektopaskali. Zobaczmy, co przyniosą nam kolejne dni. W sobotę na termometrach 17 stopni, przez cały dzień bezchmurny. W niedzielę na termometrach 20 i tutaj miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.